6 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 18 MW rozpoczęło pracę na farmie wiatrowej na terenie gminy Rychwał. Inwestorem jest spółka Kier Polska z Wrocławia, która przeznaczyła na budowę turbin 122 miliony złotych. Wyprodukują one około 60 tysięcy gigawatogodzin zielonej energii rocznie, które pozwolą zaopatrzyć w prąd około 28 tysięcy gospodarstw domowych. Energię elektryczną tanią, to jest warte podkreślenia, ponieważ ta energia elektryczna jest produkowana na poziomie niewiele powyżej 200 zł, podczas gdy dzisiaj ceny energii szaleją i niestety prognozy są takie, że będą szły jeszcze bardziej w górę ze względu na kryzys zarówno gospodarczy, jak i ten polityczny, który mamy dzisiaj na świecie i tuż za naszą wschodnią granicą. Wcześniej dzięki środkom unijnym na terenie gminy Rychwały na budynkach użyteczności publicznej oraz nieruchomościach mieszkalnych powstały instalacje fotowoltaiczne. Inwestycja w farmę wiatrową była możliwa dzięki zmianom wprowadzonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w 2011 roku. Pomysł z 2011 roku, jak już wspominałem, wiem, że wielu ludzi myślało dużo prędzej i jakby plany również były w gminie Rychwał dużo prędzej. Ja nie mogę powiedzieć, że to wszystko się wydarzyło, kiedy ja zostałem burmistrzem, ale prawda jest taka, że te plany, które były zrobione, one były nierobione pod faktycznie korzyści dla gminy, pod to, żeby te siłownie stanęły w miejscu, gdzie są najbardziej dla nich korzystne warunki, tylko być może decydowały jeszcze jakieś inne względy i to na pewno było przeszkodą. Okazało się, że jeśli my zmieniliśmy plan zagospodarowania przestrzennego, który uwzględniał te inwestycje, to okazało się, że można było ją zrobić. To jest sukcesem, że faktycznie to, co my zaplanowaliśmy, skutecznie zostało dzisiaj zrealizowane i w 2022 roku one funkcjonują, a 1 stycznia 2023 gmina odczuje ewidentny zastrzyk finansowy w postaci podatku. Z inwestycji cieszą się także mieszkańcy gminy. Jako mieszkańcy naszej gminy cieszymy się z tego, bo gmina będzie miała te swoje podatki, to i myślę, że nasze wioski też z tego skorzystają. Myślę, że panie burmistrzu, chodnik w Święci będzie. Projekt budowy farmy przygotowywała Centralna Grupa Energetyczna. My jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie całej dokumentacji, mówiąc krótko, papierów potrzebnych do tego, żeby ta inwestycja mogła się rozpocząć, budowa. 8 lat pracowaliśmy intensywnie nad uzyskaniem wszystkich zgód, zezwoleń administracyjnych, nad uzyskaniem decyzji środowiskowej, po to, żeby można było rozpocząć budowę i bardzo się cieszymy, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy ta farma może ruszyć. Inwestycje w odnawialne źródła energii to przyszłość dla regionu Wielkopolski Wschodniej, gdzie energetyka była dotychczas oparta na węglu brunatnym. To jest najlepsza przyszłość, bo potrzebne są nam alternatywne źródła energii. Dzisiaj jest dowodem ta farma wiatrowa, która powstała i, co najciekawsze, dostarczy energię dla Konina. Także mieszkańcy Konina będą mieli dostarczoną zieloną energię tutaj z tej farmy wiatrowej. Inwestycje są kluczem na rozwój, również w bezpieczeństwo energetyczne, bo wiemy, że mamy ubogie. Likwidowana jest powoli elektrownia czy wygaszana, a czymś musimy tą energię zastąpić. Zapotrzebowanie na energię rośnie. W związku z tym musimy myśleć o przyszłości. Dlatego będziemy również duże inwestycje, promować takie inwestycje zielone, bo jak widzimy, pod tym wiatrakiem jest zielona kukurydza, a my możemy czerpać energię. W nowej perspektywie unijnej duży nacisk położono na inwestycje w transformację energetyczną, na odnawialne źródła energii w ramach funduszy europejskich na lata 2021-2027 stawia także Wielkopolska. Dodatkowe środki nasz region otrzyma z tak zwanego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Myślę, że to jest takie myślenie perspektywiczne, które rozpoczął Rychwał i wiele innych gmin i dzisiaj widzimy tego efekty. Jako Zarząd Województwa Wielkopolskiego wspieramy takie przedsięwzięcia, również wspieramy fotowoltaikę z różnych środków unijnych, z Unii Europejskiej. Natomiast w tej perspektywie nowej też duży nacisk kładziemy na rozwój i na transformację Wielkopolski Wschodniej. To nie koniec inwestycji w OZE na terenie gminy Rychwał. Burmistrz Stefan Dziamara poinformował o przygotowaniu 110 hektarów terenów pod budowę farm fotowoltaicznych.